Niektórzy ludzie widzieli Pana Jezusa, na przykład apostoł Paweł, na przykład apostoł Jan, ale chciałbym, żebyśmy zajęli się pierwszym rozdziałem listu Jakuba, który wyrastał w domu, w którym Pan Jezus był razem z nim, jego starszym bratem, urodzony z Marii, matki Pana Jezusa, widzący Pana Jezusa od najmłodszych lat, jak to jest w przywileju młodszego rodzeństwa oglądać starszego brata. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy, albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na próbę, nie mówi: przez Boga jestem próbowany. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Dotąd. Mamy tutaj przedstawienie się Jakuba, który przedstawia się nam tutaj jako sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj jest to duże prawdopodobieństwo tego, że list Jakuba jest pierwszym listem, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o chronologię, z Nowego Testamentu. Większość umiejscawia go w okolicach 50 roku, czyli około 20 lat po ukrzyżowaniu, ale są też tacy, którzy umieszczają go wręcz w 35 roku, gdy jeszcze nie było rozpowszechnione głoszenie słowa dla pogan. Niezależnie od tego, jest to bardzo wczesny dokument łaski Bożej dla naszego już zrozumienia nowotestamentowego po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj, że Jakub się przedstawia jako sługa Boga. Każdy wierzący
może być w wolności sługą Boga. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, dostał licencję na uświęcenie. Ludzie tego świata zarzucają nam, że skoro jesteśmy zbawieni z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to że my możemy mieć licencję na grzech. Tak ostatnio miałem świadectwo, głosiłem kobiecie, która się okazała zwolenniczką nauczania strażnicy. I ona, jak przedstawiłem jej Ewangelię, to mówi: a no to fajnie, to możesz sobie zabijać ile chcesz, kraść ile chcesz i tak pójdziesz do nieba, bo Pan Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. I świat widzi to w ten sposób. Natomiast Słowo Boże mówi wyraźnie, że wszystkie nasze grzechy są odpuszczone, jeśli uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg daje człowiekowi narodzonemu na nowo nową naturę. Nowego człowieka ma wtedy dwie natury. Starą naturę, którą miał po Adamie, i nową naturę, którą otrzymuje w nowonarodzeniu. I ma Ducha Świętego i sam jest świątynią Ducha Świętego. I jeśli byśmy chcieli powiedzieć o licencji, to musimy powiedzieć, że narodzenie na nowo jest licencją na uświęcenie. Człowiek naturalny nie ma szansy na to, żeby robić coś dla Boga. Człowiek naturalny jest handlarzem, który Bogu próbuje coś przynieść w zamian za coś. I to jest obrzydliwe, bo Bóg nie jest winien niczego i nigdy nie będzie niczyim dłużnikiem. Natomiast jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, jeśli ktoś uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi i ma życie wieczne, bo Pan Jezus powiedział, kto ma Syna, ma życie wieczne, ma licencję na uświęcenie. Oczywiście są różnego rodzaju osoby, które, tak jak każdy człowiek, który ma licencję na coś. Jeden kierowca jeździ często samochodem, ma licencję na jeżdżenie, a drugi kierowca czasem se wsiądzie do samochodu, a inny wręcz ma niezbyt dobry stosunek do tego i po prostu ma tą licencję, mógłby wsiąść, ale woli z innymi sposobami się przemieszczać albo być wożony przez innych. Więc tak samo jest z licencją na uświęcenie, którą ma każdy chrześcijanin. Czy twoja licencja na uświęcenie się zakurzyła? Czy jej używasz? Jak często? Jakub, sługa Boga. Przecież taki człowiek mógłby wpaść w pychę. Ja sobie wyrosłem w domu z Panem Jezusem Chrystusem. Widziałem go od małego. Jeszcze nie umiałem chodzić, jeszcze nie umiałem mówić, już widziałem Pana Jezusa. Być może widział Pana Jezusa przy pracy, jak pomagał Józefowi wykonywać różne prace ciesielskie. Być może widział Pana Jezusa, jak w synagodze był jako dwunastolatek. Nie wiem, jaka była różnica wieku między Jakubem a Panem Jezusem, ale różne takie codzienne sprawy z domowego życia mógłby sobie Jakub wziąć w cielesny sposób i powiedzieć: no, ja się bardzo dobrze znam. Ale nie. On postanowił w swoim sercu, że będzie służył Bogu. Że jego pragnieniem jest być sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I nazywa Pana Jezusa Chrystusa Bogiem i Panem. Podobnie jak zrobił to Tomasz. Sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Widać, że tu ten adres jest do wierzących spośród Żydów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, są chrześcijanami i pochodzą z tych właśnie 12 pokoleń. Po świecie są rozproszeni. Czy my mamy świadomość, że my w tym świecie jesteśmy wychodźcami? Nie jesteśmy tutaj domownikami. Świat nas nienawidzi. Świat chciałby się nas pozbyć. Pochwycenie będzie z jednej strony zaskoczeniem, gdy Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do nieba,
ale również będzie ulgą dla świata, którzy odetchną. Wreszcie nie ma tych, co mówią o Chrystusie. Wreszcie odetchniemy. Być może nawet taka myśl się pojawi w ich sercu. Wreszcie ich nie ma. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Widzimy jednoznacznie, że nasza droga wiary nie jest rzeczą łatwą. Ona wymaga od nas tego, że musimy tą naszą wiarę doświadczać. W zasadzie jak tylko jesteśmy w świecie i nie mieszkamy pod kamieniem, to wszystkie nasze działania są wystawianiem naszej próby, naszej wiary na próbę. Wszystko działa wbrew wierze. Jeżeli my ulegniemy tym próbom, ulegniemy tym naciskom, to nasza wiara z dnia na dzień będzie systematycznie maleć, aż całkowicie ją stracimy, jeśli nie podejmiemy walki o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Jest to bardzo, bardzo trudne, by w tym świecie, nie mając ścisłej łączności z Panem Jezusem, wytrwać w wierze. Nawet ścisła łączność z Panem Jezusem czasami mimo to powoduje, że my jesteśmy tak słabym materiałem, że się schowamy gdzieś w jakiejś jaskini albo gdzieś ulegniemy. Będziemy sobie życzyć śmierci, tak jak Jonasz, albo w inny sposób. Więc tutaj widzimy, że wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To nie jest tylko życzenie Jakuba. To jest program. To jest program, w jaki sposób korzystać z tej licencji na uświęcenie, które każdy dostał w momencie narodzenia na nowo. Każde dziecko Boże, nawet najsłabszy baranek w trzodzie Pana Jezusa, otrzymuje taką licencję na uświęcenie. Jeżeli będzie z niej właściwie korzystał, to będzie coraz bliżej tego, co jest właśnie w czwartym wersecie. Nienaganny, nie mający żadnych braków, abyście byli doskonali. My to mamy wpisane w program normalnego życia chrześcijańskiego. Tak powinno to funkcjonować w momencie, gdy wierzący chce żyć pełnią życia, którą ma w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus przyszedł, aby dać nam życie i abyśmy mieli to życie w obfitości. I ta obfitość właśnie jest wtedy realizowana, gdy my korzystamy z tej licencji na uświęcenie. Jeśli my z niej nie będziemy korzystać, jeśli ona będzie zakurzona, to niestety będziemy mieli różnego rodzaju oddalenia od tego właściwego programu Bożego. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Każdy wierzący, który jest zbawiony, ma licencję na uświęcenie i może z niej korzystać. Tylko jego osobiste decyzje są tutaj barierą przed ich wykorzystaniem. Oczywiście, może nie wiesz, jak to robić. Może ja nie wiem, jak to robić. I tu Jakub mówi w piątym wersecie, jak to przezwyciężyć. Jeśli komu z was brak mądrości? No, może brak. Może nie mam pomysłu. Niech prosi Boga. Tu nie jest powiedziane, proś żonę, męża, kolegę z pracy, brata ze zboru, siostrę ze zboru. Tu jest adresat. Bóg. Niech prosi Boga o mądrość. Salomon prosił Boga o mądrość. I dostał. I dostał. I mamy świadectwo, że Bogu bardzo się podobała ta jego prośba. I również w naszym przypadku tak jest, zapewnia nas tu Jakub. Bo jest tu powiedziane,
tym 5 wersecie, że który wszystkich obdarza, w domyśle tą mądrością, chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Taka jest natura Boża. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Do poznania prawdy doszli, dochodzi się właśnie z Bożą mądrością, którą Bóg chętnie i bez wypominania daje każdemu. Każdemu, wszystkich. Tu są bardzo mocne, szerokie słowa. Wszystkich obdarza chętnie. Czyli nie jest tak, że On to chciałby jakoś zatrzymać. Nie, On to chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Każde dziecko Boże, według Bożego planu, powinno chcieć i ma środki ku temu, żeby do poznania prawdy dojść. A do tego jest Boża wola potrzebna, która już jest wyrażona. Bóg chce i chętnie bez wypominania. Więc Jakub mówi, brakuje ci mądrości? Proś Boga, dostaniesz. Na pewno dostaniesz. Znam Pana Jezusa od urodzenia. I wiem, jak Bóg objawiony w ciele, jak Jego wszystkie właśnie takie myśli są, to On nigdy nie skłamał. Znam Go od małego, jako wcielonego człowieka, Boga w człowieku. Więc jeżeli On tak się objawił, to ja ci mogę to zagwarantować, że wszystkich obdarza chętnie bez wypominania. Wszystkich chętnie i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą. Czyli jest powiedziane, że musisz uważać Boga za prawdomównego. Bóg nie kłamie. Bóg chętnie, bez wypominania, daje wierzącym bez powątpiewania. I tu jest bardzo ciekawe słowo. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. To jest bardzo, bardzo ciekawe sformułowanie. Niektórzy z nas byli nad morzem. Być może nawet wszyscy. Albo się wybierają. Albo widzieli falę zburzonego jeziora. Generalnie fala jest tutaj opisana jako miotana przez wiatr tu i tam. Przez wiatr. To słowo wiatr, albo inaczej pneuma, również jest tłumaczone na duch. W Joba jest powiedziane, jaki duch się przez ciebie wypowiedział. Więc różne tutaj są możliwości rozumienia tego fragmentu. Generalnie chodzi o to, że ktoś jest rozhuśtany. I Jakub mówi, że taki rozhuśtany ktoś, jak fala morska, jest właśnie wtedy, kiedy powątpiewa, gdy się modli. Jeżeli modlę się o rzeczy, które Bóg chce dać, bo są takie rzeczy, które Bóg chce dać, to na pewno je dostanę. Jeżeli mamy 5 rozdział 1 listu Jana, piąty rozdział od 9 wersetu. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Czyli Bóg coś powiedział o swoim Synu, złożył świadectwo. Kto wierzy w Syna, tak brzmi to świadectwo. Kto wierzy w Syna, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
I tu jest właśnie ta myśl, taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego. I że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy. Czas przeszły dokonany. Otrzymaliśmy. To już jest nasze. Otrzymaliśmy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I jest tam użyte w Hebrajczyków 11 rozdział, pierwszy werset, słowo hupostasis, które znaczy akt własności. Na akcie własności domu, akcie notarialnym u góry było tytuł hupostasis. Akt własności. Wiara jest aktem własności tego, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co Go prosiliśmy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg chce, aby wszyscy zbawieni do poznania prawdy doszli. I Jakub, bazując na tym, na tej zasadzie, mówi: proś o mądrość, dostaniesz, na pewno, jeśli bez powątpiewania o nią będziesz prosił. Jeśli będziesz wątpił, nie dostaniesz, bo czynisz z Boga kłamcę. Bo powątpiewanie Bogu jest uważaniem, że Bóg kłamie. To nie są takie rzeczy, które mogą być na obszarze szarości, że jest jakaś taka ziemia niczyja, że są wierzący, niezdecydowani i niewierzący. Nie, niezdecydowani są w tak samo czarnym miejscu jak niewierzący. I Jakub mówi: fala miotana tam i siam. To jest właśnie ktoś taki. Ktoś taki, kto po prostu uczynił z Boga kłamcę. Nazywa go niewiarygodnym. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. Przeto niech nie myśli sobie taki człowiek, bo to znaczy to słowo nie mniema. Przeto niech nie mniema taki człowiek, przeto niech nie myśli taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Jest to bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że człowiek o rozdwojonej duszy jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. Jest unoszony lada wiatrem nauki. Ósmy werset o tym mówi. Człowiek dwuduszny. Człowiek o życiu idącym dwoma torami. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. W Polsce jest takie przysłowie, które te osoby z wielką dumą o sobie mówią, że one są i do tańca, i do różańca. To jest bardzo często słychać. Ja jestem do tańca i do różańca. Jakub mówi: nie, nie, ty jesteś o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Idziesz do piekła, będąc dwudusznym. Idziesz do piekła, będąc do tańca i do różańca. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Jakub od małego widział tego, który był najbogatszy we wszechświecie. Właściciel wszystkiego, stworzyciel nieba i ziemi, podtrzymujący wszystko mocą swojego słowa, Pana Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym stał się dla nas ubogim, abyśmy korzystając z tego Jego stanu mogli sami być ubogaceni. I Jakub dwa albo trzy razy, a może nawet cztery, tą relację bogaty, biedny w swoim liście porusza. Tu jest to miejsce, które pokazuje, że chrześcijańska wspólnota stawia na jednym poziomie tych, którzy sobie w ekonomiczny sposób nie poradzili. Może nie poradzili sobie z własnej winy. A może okoliczności ich życia do tego doprowadziły. A może są chętni, pracowici, ale zabrakło im jakiegoś tutaj pomysłu i zostali wykorzystani przez okoliczności. Są bracia ubodzy. Część z nich jest
uboga z lenistwa, zaniedbania, z własnej winy. Część z nich jest uboga w wyniku okoliczności. Jakub mówi: słuchaj, braciszku, no nie masz środków, którymi ten świat mógłby cię uznać za kogoś wartościowego, ale jesteś w gronie wierzących. Jesteś elitą przyszłego świata. Jesteś wywyższony, gdyż czeka na ciebie Królestwo Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś w najlepszym możliwym towarzystwie. Pan Jezus jest pośrodku, gdy się zgromadzasz dwóch lub trzech wokół Niego, do Jego imienia. I to jest wywyższenie. Ubogiego podnosi ze śmieci, mówi jeden z psalmów. I brat ubogi może się cieszyć, że jest wywyższony. Został postawiony na równi z tymi, którzy Pana Jezusa nazywają swoim Panem i Zbawicielem, a Pan Jezus nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi. Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Tutaj jest podane, że faktycznie to, co czasami da się słyszeć, trumna nie ma kieszeni. Kiedyś zamawiałem coś u kamieniarza i on co trzecie zdanie, może rzadziej, ale tak często, że to aż mi go zaczęło charakteryzować, powtarzał: trumna nie ma kieszeni. Nic z tego świata nie zabiorę. To przynajmniej ten człowiek złapał. Jako kamieniarz wykonywał zawód, gdzie naprawdę dużo zarobił. I nie krył tego. Miał wszystkiego pod dostatkiem. Ale było widać, że on to przynajmniej deklaratywnie rozumiał. Przynajmniej w słowach wyrażał, że idzie do wieczności, a trumna nie ma kieszeni. A tu Jakub mówi: przeminie jak kwiat trawy. Kwiat jest ładny. Lubimy kwiaty. Bardzo ładnie wyglądają. Siostry na pewno mają ulubione sposoby, żeby częściej kwitły, no ale one kwitną i potem już nie kwitną. Tak samo jest z kimś, kto poradził sobie w życiu na tej ziemi. On ma swój czas i jeżeli jest bezbożny, rozpiera się jak cedr, a przeminie. A jeżeli jest pobożny, to możemy też widzieć go w gronie braci razem z tym ubogim i oni siedzą razem. 9 i 10 jest bardzo blisko. I jeżeli jest właściwe nastawienie serca u jednego i u drugiego, to jedni i drudzy są wokół Pana w czystości serca, bo jest powiedziane: młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do jedności wiary z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jeśli jeden i drugi ma oczyszczone przez wiarę serce, to materialne rzeczy nie mają miejsca w ich relacjach tutaj, gdzie są wokół Pana zgromadzeni. Jeden się uniża, bo bogaty może by był przyzwyczajony poza zgromadzeniem siedzieć na dużo wygodniejszym fotelu, w bardziej klimatyzowanym pomieszczeniu. A ubogi jest przeszczęśliwy, że wreszcie jest chwila, gdy mu nie kapie na głowę albo nie marznie, bo jest jakoś ogrzany. I obaj są wokół Pana Jezusa. Obaj są i mają go za cel swojego zejścia. Nie mają za cel jego tutaj zejścia czegoś innego. Normalnie by się nie spotkali. Normalnie jeden by siedział u wrót drugiego i być może jak Łazarz u wrót bogacza prosiłby o resztki ze stołu bogatego. Na zgromadzeniu siedzą jak równy, ramię w ramię. Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Jeżeli tego życia nie poświęci służbie Bogu, to to wszystko pójdzie na marne. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec życia.
obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Każdy, kto miłuje Boga, każdy, kto korzysta z licencji na uświęcenie, z miłości do Boga, otrzyma wieniec, który tu jest wspomniany. Obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Tak jest. W nowym świecie będą ci, którzy będą mieli nagrody, wyróżnienia, których nie będą mieli inni. Jedni wierzący wejdą do zbawienia, do nieba, tak jakby przez ogień. Tak jakby nic nie uczynili dobrego lub złego na tej ziemi. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Tam jest aż skrajnie, że wszystko spłonie. Może tak będzie, że ktoś, kto zaniedba swoją licencję na uświęcenie, ona zarośnie kurzem, to wszystko spłonie. Nic nie będzie. Będzie zbawiony, ale nie będzie miał tych wyróżnień, które są nazywane koronami w Nowym Testamencie, miastami. Będzie miał 10 miast, jeden z braci, a inny nie będzie miał 10, będzie miał 5, a inny jeszcze inną ilość, albo wcale. Niechaj nikt, gdy jest wystawiony na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Wspomniałem, że my jako wierzący po nowonarodzeniu otrzymujemy nowe życie, nowego człowieka mamy w sobie, ale jest też ten stary, który jest podatny na różnego rodzaju bodźce światowe i to te bodźce ciągną nas do bagna. I to jest bardzo ważne, żeby temu staremu człowiekowi dać jak najmniej do jedzenia, żeby on był słaby i zagłodzony, żeby on nie miał pokus na tyle silnych, żeby dominował bieg naszego życia. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Tak jest zawsze, że to nie jest tak, że inni nas kuszą i to nas jakoś usprawiedliwia. Oczywiście inni nas też kuszą. Diabeł nas też kusi. Ale Jakub tu kładzie nacisk na fakt. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Widzimy, że tu są 3 etapy przedstawione. To nie dzieje się nagle. To jest proces. Najpierw pielęgnujemy pożądliwość. Możemy ją uciąć Słowem Bożym. Jeśli Słowo Boże czytamy, rozważamy i pojawia się pożądliwość, to przestudiujmy, co Słowo Boże mówi na ten temat, tej pożądliwości. I Słowo Boże ma moc jako miecz dwusieczny, obosieczny, tą pożądliwość uciąć w zarodku, jeśli zastosujemy w zależności od Boga, prosząc o mądrość, którą On chętnie daje i bez wypominania. Jeżeli to zaniedbamy, to to sobie troszkę urośnie, zacznie pociągać, nęcić i pocznie grzech. Tak jak roślina. Najpierw rośnie trochę zielonego, potem się zawiązuje, a potem jest plon. Tym plonem jest grzech. A gdy ten grzech dojrzeje, ten owoc dojrzeje, nie kończy się. To nie jest tak jak z rośliną, że jest koniec. Tu pojawia się 3 etap. Śmierć. Prowadzi to do śmierci chrześcijańskiego życia. Im więcej takich zjawisk się pojawi, tym bardziej chrześcijańskie życie, które mamy prowadzić, będzie obumierać. Ta śmierć chrześcijańskiego życia będzie szerokim faktem. Nie błądź, umiłowany bracie mój. Tak mówi Jakub. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia.
Bóg, Ojciec, jest tu pokazany jako ten, który zawsze chętnie bez wypominania daje i że u Niego nie ma żadnej odmiany. To nie jest tak, że On ma jakieś zmiany w nastroju co do tego, żeby nam podarować to, co nam obiecał. Bóg spełni wszystkie swoje obietnice. Bóg nie spełnia wszystkich modlitw, nie wszystkie, ale wszystkie te, które obiecał, spełnia bez wypominania i u Niego nie ma zaćmienia. Jest wyraźnie powiedziane, co Bóg chce, znajdujemy to w Słowie Bożym i to, co Słowo Boże nam gwarantuje, to na pewno otrzymamy, gdy się o to do Boga zwrócimy. Jeśli natomiast chcemy coś, czego w Słowie Bożym nie ma, niekoniecznie to otrzymamy. Dlatego, że to nie jest wtedy zagwarantowane, ale Bóg jest dobry. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. I często daje również te rzeczy, których nie obiecał w Słowie Bożym, a które poprosimy, aby dostać. I Bóg, widzimy, nie ma żadnej odmiany. On chce dla nas jak najlepiej. On nas miłuje. I 18, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Drugi list do Koryntian mówi, ten, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Tutaj widzimy o pierwszym zarodku Jego stworzeń, mówi Słowo Boże przez Jakuba. Gdy zechciał. Bóg chce. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I dlatego wysłał Słowo Boże najpierw przez proroków, potem osobiście przez Pana Jezusa i tych, których Pan Jezus później posłał. I widzimy, Słowo Prawdy jest tak nazwane to, co mamy jako Biblia. Słowo Prawdy. I przez to Słowo Prawdy zradza ludzi do nowego życia. Słowo wiary, które mamy. Bo jeśli nie usłyszą głoszenia, to jak uwierzą? Pyta apostoł Paweł. Nie ma innej opcji. Tylko przez słowo prawdy następuje nowo narodzenie. Więc gdy Słowo Boże jest głoszone i jest wierzone, to wtedy jest ono skuteczne ku zrodzeniu na nowo. Kiedyś jeden więzień napisał taki wierszyk. Biblia to Słowo Boże, co przed tobą leży, nic tobie nie pomoże, jeśli jej nie wierzysz. Biblia to Słowo Boże, co przed tobą leży, nic tobie nie pomoże, jeśli jej nie wierzysz. Dotyczy zarówno niewierzących, jak i tych, którzy już uwierzyli w Pana Jezusa i są zbawieni. Czyli dotyczy tych, którzy jeszcze nie przyszli do Pana Jezusa po zbawienie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Pan Jezus powiedział, kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. Więc przyjdź do Jezusa, a On bez wypominania, bez żadnej tutaj ociągania życie wieczne przygotował, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi słowo prawdy. Ale też widzieliśmy, że słowo prawdy mówi to do zbawionych wierzących, aby nie byli dwuduszni, aby właśnie prosili Boga o mądrość, a będzie im dana bez wypominania. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli.